Rozdział 13. Odbyłem naradę z Sobadą i Jakubem. Mieli czek angielskiego banku przerobiony z 5 funtów szterlingów na 300. Postanowiliśmy sprzedać go teraz, a następnie przygotować kilkanaście czeków i spieniężyć je w większych miastach Polski. Nowy czek był wystawiony na nazwisko M. Lewin. Zdziwiłem się. Po co wybrali takie nazwisko? Przecież nie jestem podobny do Żyda. Okazało się, że czek ten był dawno przerobiony i zamierzał go sprzedać znajomy Jakuma, Żyd Heniek, ale stchórzył i wycofał się. Tak mnie poinformowano. Odniosłem jednak wrażenie, że wspólnicy nie powiedzieli mi wszystkiego. Aby czeku nie przerabiać, bo i teraz nie wyglądał świeżo, postanowiono nie myć go ponownie, lecz do nazwiska Lewin dodać trzy literki – Ski. Wówczas będzie nazwisko Lewiński. A litera M może tak samo być pierwszą literą żydowskiego imienia, na przykład Mojżesz, jak i chrześcijańskiego, na przykład Marek czy Mikołaj. Jednak dla uproszczenia postanowiliśmy zostawić moje imię, Michał. Ustaliliśmy tekst zaświadczenia dla mnie. W tym celu przestudiowaliśmy mapy województwa wileńskiego. Jako miejsce mego stałego zamieszkania wybraliśmy nową wieś. Gmina Grałżyszki, powiat Ośmiana. Wieś ta znajdowała się w odległości 40 km od Lidy i 12 od Ośmiany. Reszta moich danych personalnych to rolnik, kawaler, katolik. Sobada zebrał rzeczy potrzebne do przebrania mnie za wieśniaka: czarną sukienną kurtkę rosyjskiego typu. Gimnaściorkę, bluzę z kieszeniami, samodziałowe spodnie, buty z grubej skóry, wypłowiałą maciejówkę, worek i bat. Tegoż dnia poszedłem do fotografa i zrobiłem zdjęcie do dowodu osobistego. Oddałem je Jakubowi. On musiał przygotować dla mnie dokumenty i kopertę z Londynu od mego brata Józefa. Ja zaś i Sobada ułożyliśmy w białoruskim języku list od brata do mnie. Sobada przepisał go na dobrze dobranym angielskim papierze. Z listu można było dowiedzieć się, że brat mój Józef Lewiński, który mieszka w Londynie, gdzie ma sklep spożywczy i jest żonaty z Angielką, posyła mi czek na 300 funtów, bym dokupił ziemi. Odremontował budynki i nabył dobrego konia. W liście są pouczenia, co to jest czek, jak go sprzedać. I wzmianka, żeby wystrzegać się oszustów. List był utrzymany w stulu chłopskim z wieloma pozdrowieniami i ukłonami dla wymienionych w nim krewnych i znajomych. Wszystko było gotowe. Czekaliśmy tylko na fałszywy dowód osobisty i kopertę, które Jakub obiecał wykonać w ciągu dwóch dni. Ciekaw jestem, jak nam pójdzie sprzedaż tego czeku. Od powodzenia jej zależy pomyślność naszej dalszej akcji, którą postanowiliśmy prowadzić bardzo prędko. Niepokoi mnie trochę ta okoliczność, że czek jest wystawiony na dużą sumę. 300 funtów szterlingów jest teraz niemałym kapitałem, bo funt według kursu giełdowego jest wart 10600 marek. Wieczorem spotkałem się z Kolką. Śpieszył się. – Chodź! – – rzekł do mnie. – Zobaczysz, polowanie na karasia. – Jakiego karasia? – To jeden taki frajer, przyjezdny. Sprzedał kilkanaście krów, ma worek pieniędzy. Trzeba mu ulżyć, uchlał się jak świnia. Musimy żłoba wyczyścić. To mnie nie ciekawiło, ale poszedłem. Wszystko jedno, gdzie czas spędzą. Wstąpiliśmy do przeraźliwie brudnej knajpy. Podłoga była wysypana trocinami, powietrze smrodliwe. Przeszliśmy za bufet do pokoju z tyłu lokalu. Chociaż na podwórzu było jeszcze widno, tu paliły się świece. Jedyne okno było zasłonięte dużą, wypłowiałą kołdrą czerwonego koloru, z której wyłaziły brudne strzępy waty. W powietrzu falowały kłęby dymu tytoniowego. Usiedliśmy przy stole zestawionym z czterech małych stolików. Zobaczyłem siedzącego na krześle tęgiego mężczyznę. Blondyna, lat około pięćdziesięciu. Miał dużą czerwoną twarz, byczy kark i masywne ramiona. Na jego kolanach siedziała kobieta. Miała około trzydziestki. Była tylko w koszuli, majtkach i pończochach. To Ruda mańka, cwaniara rzekł cicho Spaja go twardy Ham. Wódkę trąbi jak wodę. Stół był zastawiony butelkami wódki i piwa. Na talerzach leżały kawałki lichej kiełbasy i grube pajdy chleba. Przy drugim rogu stołu siedział harmonista, szczupły młodzieniec o zielonkowej twarzy i szklanych bezbarwnych oczach. Położył policzek na pudle instrumentu i ciął szabasówkę. Karasz miętosił piersi kobiety i krzyczał: Uha! W takt muzyki rąbał obcasami o podłogę. Mańka biła go po twarzy i darła się. A ty cholera, puść no! W dalekim kącie pokoju jakiś ponuro wyglądający drap śpiewał zakatarzonym głosem kuplety. Oj, żeby ja był taki jak mój tatka, trochę tatka, trochę ja. Kochalibyśmy jedną matkę, trochę tatka, trochę ja. Dzyk, dzik, dzik, dzik. Kolka klaskał w dłonie i mówił mi cicho. Trzeba go spoić, chociaż trudno, ale mamy czas. Jest nasz. Mańka zerwała się z kolan karasia i dreptała przed nim, chybocząc biodrami i obracając się w kółko. On od czasu do czasu uderzał ją dłonią po kuprze i rechotał głośno. Ona w odpowiedzi trzaskała go w twarz i robiła oko do kolki. Kto to? Zwróciłem się do kolki, wskazując oczami na draba o ponurym wyglądzie, który śpiewał kuplety. Jej kochanek, feluś, styrocznik. Jakże ona tak, wobec kochanka? Kolka roześmiał się. I cóż z tego, to interes. Zresztą ona mu nie da, to hiszpnica. Harmonista przerwał grę i zwiesił głowę na stół. Mańka znów usiadła na kolanach Karasia. Nalała mu pół szklanki wódki i dodała piwa. Sobie nalała tylko piwa. Wypiła i zaczęła poić karasia. Pij, złotko, pij, królewiczu, żeby ciebie cholera. Jak się bawić, to się bawić. Raz żyjemy, raz umrzemy. Pij. Karasz ściskając mańkę, chweptał ze szklanki wódkę. Kobieta postawiła na stole swoją szklankę i zaczęła go karmić. Otwórz dziubek, kochanie! Wpychała mu palcami do szeroko otwartej gęby duże kawałki kiełbasy, chleba i ociekające odtem dzwonko śledzia. – Obliż mi, kochanie, paluszki, słodkie jak sukiereczki. Karaś oblizywał kolejne jej palce. – Gdzieście go złapali? – spytałem kolki. – Wypatrzył go Dawidek, szyrmacz. Skapował, że ciepły, bo wziął grubą forcę za sprzedanie stada krów. Można by kupić mu skórę, ale grubszą forsę schował do pasa i włożył pod ubranie Czwany żłup. Napuszczono na niego mańkę. Wzięła go, poszli do restauracji, a potem tu go przycholowała. No i poimy, jak w studnie lejemy. Chcieliśmy na styrki go wziąć, ale mówi, że nie gra w karty. W pokoju prócz mnie kolki, mańki, Karasia, harmonisty i Felusia był jeszcze Dawidek. Szczupły, czarny Żyd. Wesoły, ruchliwy. On rozpoczął tę robotę. Mańka krzyknęła do harmonisty. — Saszka, graj, ścierwo, pan się bawi, pan płaci. — Ja płacę, graj! — ryczał Karaś. — Graj, bo moja Madonna chce mieć przyjemność. Harmonista zagrał dawnego rosyjskiego walca. Na sapkach manżurii. Do pokoju wbiegła z głośnym śmiechem niemłoda dziewczyna. Szczupła, mała. Była ubrana w czerwoną sukienkę. Miała duże, czarne oczy na bladej twarzy. Usmarowanie towarzystwu! Ach, jak tu wesoło! ta, 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 ta. Zaczęła obracać się po pokoju w tak dwalca. Te obedrą go jak lipkę! — rzucił kolka. To nasza złota rączka, Andzia Bąk. Dziewczyna w czerwonej sukience krzątała się w pobliżu Karasia. Zaczęła klepać go dłonią po karku. Ach, jak ja lubię blondynów, przymiliła się. A może tatuś zatańczy? Karaś spróbował zatańczyć, ale zaraz opadł na krzesło, tak że zatrzeszczało. Ma już w czubie, rzucił kolka. Dawidek wytarł brudnym ręcznikiem stół. Oczyścił z butelek trochę miejsca i zaczął przerzucać na stole karty, zachęcając ofiarę do gry. Karaś wzbraniał się. Co tam kartami trzaskać? Ja wolę się bawić z dziewczynkami. Mańka z uznaniem klepała go po twarzy. To ja rozumiem. To kawaler. Andzia bąk pisnęła zachwycona. Tatuś, to jest taka namiętowa mężczyzna. Karaś siedział rozwalony w krześle w otoczeniu dwóch kobiet, które usilnie starały się go spoić. Szło im mnie tęgo, bo mężczyzna pił dużo, lecz nie tracił świadomości. W rozproszonym, migotliwym świetle świecy we mgle dymu tytoniowego wyglądali fantastycznie. Tworzyli trzy jaskrawe plamy. Białą, czerwoną i czarną. Kształty ich nieustannie przeplatały się. Czarna plama była masywna, bryłowata, nieruchliwa, jak kloc starego dębu. Czerwona plama muskała ją po bokach, jak ogień. Biała jak śnieg, przysypywała ją i zdawało się gasiła czerwone płomienie, a harmonia konwulsywnie czkała. Rzucała na pokój akordy hałaśliwej poleczki. Feluś ryczał chrapliwie. Przyszedłem tam z wieczora ubrany w szac w kieszeni nóż. Patrzę jak Martynka i tańka z katarzynką. Pokój zdawało się wirował w powietrzu. Wypełniały go krzyki, tupot nóg, piski kobiet, rechotanie karasia. Kobiety poiły ofiarę. Udawały, że też piją. Lecz sprytnie wylewały wódkę na podłogę. Twarz mężczyzny przybierała dziki wyraz. Oczy zaszły mgłą. Szarpnął na mańce koszulę, rozdarł ją. Kobieta trzasnęła go mocno pięścią w nos. Na twarzy Kanasia ukazała się krew. Miętosił nadal mańkę w ramionach, okrywając jej nagi tor z plamami broczącej mu z nosa krwi. Andzia bąk zdzierała mu z ramion marynarkę. Idzie robota, rzekł kolka. Myją go. Karasz się szarpnął. Zdarł z mańki majtki i zwalił się razem z nią na podłogę. Kobieta rozpaczliwie wyrywała się, lecz mocno przyciskał ją całym ciałem. Sapał wściekle, toczył z ust pianę i starał się z nią sparzyć. Andzia bąk, siedząc na nim okrakiem, okładała go pięściami po głowie. Ach, ty luj! Ach, ty żłób, a ty jołd! Wtem mańka ruda wrzasnęła z zdwoławionym głosem. Chłopaki, cóż wy udusi cholera! Feluś i Dawidek skoczyli ku nim. Zaczęli rozłączać splecionych na podłodze ludzi. Toczyli się ku drzwiom, tworząc potworny kłąb ciasno zwartych ciał. Karaś huczał, wymiotował i ryczał. Nie ujdziesz! — Nie ujdziesz, krasotka, nie, nie! A harmonia coraz wścieklej ciała poleczkę. Przewrócili krzesło, potem stolik. Kolka ledwie zdołał pochwycić z lichtarza świecą. Obrócił ku mnie twarz. — Pomóż ich rozerwać, toż cholera! Zaczęliśmy rozdzielać walczących. Lecz było to już zbędne, bo karaś puścił Mańkę i leżał na podłodze jak dusza czarna kłoda. Twarz miał ubabraną we krwi, ciałem jego wstrząsały torsje. Kobiety oddychały ciężko. Mańka ruda wciągała na nagie, cuchnące potem ciało pokryte trocinami z podłogi i czarnymi plamami krwi podartą bieliznę. Rzucono jej sukienkę. To byk, to byk! powtarzała mańka ni to ze złością, ni to z entuzjazmem. Andzia wykrzywiła cienkie wargi i zaciskała pięści. – Ależ nawtykałam mu, cholerze! – A gdzie pas? – zapytał Dawidek, zbliżając się do Krasia. – Mam tu! – rzekła Andzia, uderzając się dłonią w piersi. Otoczyliśmy stół, na który Andzia rzucała gruby, skórzany pas z głębokimi kieszeniami. Obok niego położyła pękaty portfel. Wkrótce na stole leżały wyjęte z pasa i portfela pliki pieniędzy. Kolka posegregował je i obliczył. Było ponad milion marek w grubszych banknotach i około dwustu tysięcy drobnych. Odłożono na bok drobny, a resztę zaczęto dzielić. Kola przysunął do mnie plik banknotów. Bierz, to twoja dola. Za co? Przecież ja nic. Bierz, bierz. To już takie prawo. Na podłodze głośno chrapał Karaś. W pokoju było cicho. Wszyscy rozmawiali stłumionymi głosami. Wypełniono pas Karasia drobnymi pieniędzmi. Do jego portfela również włożono trochę banknotów. Mańka Ruda i Andzia Bąk klęczały przy pijanym, wkładając na niego pas i zapinając ubranie. Uważajcie, żeby się nie obudził, rzekł Feluś. Leży jak kamień. Porżnąć można. Odezwała się Mańka. Co z nim zrobicie? Spytałem Kolki. A co? Wyrzucimy gdzieś do bramy i już. Znajdę go tam, albo sam się obudzi. A pieniądze? Co pieniądze? No, zamelduje na policji. Kolka machnął dłonią. Tego nikt nie dojdzie. Gdzieś pił, z jakimiś kobietami. Może go okradziono, może w karty przegrał, może zgubił. Jak to zbadać? Nie on pierwszy. Było mi żal okradzionego człowieka i czułem wstręt do siebie. Chętnie bym oddał mu swoją dolę. Feluś, Dawidek i Mańka Ruda wyszli z pokoju tylnymi drzwiami. Wynieśli karasia. Zostałem z harmonistą, kolką i andzią bąk. Dziewczyna zaczęła przymilać się do mnie. Była mi wstrętna. Odsumałem ją. Daj mi spokój. Cóż ty taki honorny? A może jeszcze prawiczek? Kolka wtrącił. On starszy złodziej jak ty kurwa. Dziewczyna trzasnęła się dłonią po biodrach i przeciągle gwizdnęła. Pewnie warsiawiak, bo u nas takich nie ma. A jak warsiawiak, to co? A nic, rzekła. Znam i ja Warszawę. Okręciła się na obcasie i zaśpiewała piskliwie. Warsiawo, Warsiawo, słynne miasteczko, złodziej jak cukierek, kurwa jak ciasteczko. Po pewnym czasie wrócił Dawidek, feluś i mańka ruda. No i ciężki czort, skarżył się Dawidek. Gdzieście go porzucili? spytał kolka. Daleko stąd, na śmietniku, odparła Mańka. Zaczęliśmy pić, zakrapiając pomyślny interes. Późnym wieczorem wyszliśmy z kolką z ciemnego labiryntu zaułków i poszliśmy w śródmieście. Czemuś taki wymoczony? zapytał mnie kolega. Żalci Karasia? Tak, przyznałem się. Pluń! rzekł Kolka. On by ciebie nie żałował. Ni jednego odarł ze skóry. Znam ich. Może pójdziemy do dziewczynek, do Greczynki? Do Greczynki nie pójdę. To chodźmy gdzie indziej. Znam tu blisko dwa ciałka. Siostry, czarnule, oczy jak węgle. To pierwsza klasa. I nie szla je. Z miłości puszczają się. No poszedłem z nim. Niebo było czarne, ulicami wiatr uganiał się, zanosiło się na deszcz, przechodniów mało, chyboczą latarnie. Jakie to wszystko bezsensowne, wódka, karty, dziewki, żarcie. Zdaje mi się, że byłem szczęśliwy, gdy głodny, brudny, oberwany, bezdomny wałęsają się dniami i nocami po tych zimnych ulicach. Wówczas obok złości, nienawiści, rozgoryczenia miałem żywe, gorące pragnienia. A teraz przesyt, nie smak, brak celu. To najgorsze brak celu w życiu. Ciekaw jestem, kto go ma, kto ma prawdziwy cel w życiu. Cel, dla którego warto pracować nieustannie z całych sił i który nie okaże się za rok, za dziesięć lat albo za sto, zbędny lub zgoła szkodliwy. Ciekaw jestem, kto go ma. Brniemy ulicami, zaułkami, mijamy liczne kamienice, idziemy tam, gdzie są dwie czarnule, oczy jak węgle, towar pierwsza klasa i nie szlaje, a wiatr zrywa się coraz większy, zabiega nam drogę, szarpie ubranie i wciąż dręczy myśl. W kieszeni mam pieniądze zabrane podstępnie pijanemu człowiekowi, który nam ufał, który nas częstował. Jakie to podły. Wzdrygam się całym ciałem. Zimno ci? spytał Kolka. Zimno. Nic, zaraz przyjdziemy na ciepłe nóżki. Rozgrzejemy się. Roześmiał się i zatarł dłonie. Zawsze to samo i to życie. Pewnie mu teraz chłodno leży tam na śmietniku. Może się przeziębić. Biedny. Biedny karaż. Idziemy ulicami, chwieją się latarnie, jęczy wiatr. KONIEC ROZDZIAŁU